Witajcie kochani, kolejny podcast z Bydgoskiej Światłowni. Dzisiaj gościmy Jacka Beszczyńskiego, który zagra w Ciemnościach. Witaj. Witaj Grzegorzu, witam Państwa serdecznie. Jak się czujesz przed takim właśnie koncertem całkowicie w ciemnościach? No jest to nowe wyzwanie jakby, które dotychczas, którego nie doświadczyłem. Ale myślę sobie, że to jest dość ciekawa forma, ponieważ podejrzewam, że kontakt z widownią będzie taki dość intymny i też opowieść, którą będę chciał dzisiaj stworzyć przez moje komentarze, przez moje anegdoty i piosenki, będzie inna niż dotychczas te wszystkie. Ponieważ no, wiem, że bez tego zmysłu jednego dość ważnego trudno, znaczy może nie trudno, ale inaczej na pewno odbiera się muzykę, odbiera się słowa, które docierają do widowni. Wiesz, Marcin Białczyk, który jako pierwszy wystąpił w Ciemnościach, stwierdził, że jeszcze nigdy w życiu nie był tak skupiony na grze i śpiewie po prostu. No to na pewno. Po pierwsze, jedno jest bardzo ważne w tego typu koncertach, że trzeba na blachę, że tak powiem, mieć opanowane teksty wszystkich piosenek, po pierwsze. Po drugie, jednak nie widząc reakcji ludzi, a często jak śpiewam, to widzę albo smutek, albo radość, albo jakąś refleksję na twarzach. Więc tutaj będę musiał sobie też uruchomić moją wyobraźnię i wyobrazić sobie właśnie, jak to dociera do widowni, ale wiesz, moje piosenki też polegają na tym, że ja tak mówię o swoim śpiewaniu, że to nie jest śpiewanie, tylko że ja opowiadam piosenki, ponieważ dobieram taki repertuar, który niesie z sobą jakąś puentę, jakąś dobrą radę dla słuchających. Dlatego nie są to przypadkowe piosenki. Staram się śpiewać o sprawach ważnych dla nas, dla każdego człowieka, o miłości nie tylko, ale też i o przyjaźni, o sprawach, które w życiu człowieka są no, ważne po prostu przede wszystkim. To właśnie przyjaźń, jakieś dobro, zrozumienie drugiego człowieka, tolerancja. I to zresztą też między piosenkami często na koncertach mówię o tym wszystkim. Dlatego to jest opowiadanie piosenek i dzisiaj podejrzewam, że to opowiadanie będzie tym bardziej, można powiedzieć, tak jakbym malował dodatkowo te piosenki. Tak sobie myślę, żeby bardziej wpłynąć jeszcze na wyobraźnię słuchających. Czyli w zasadzie w swoich piosenkach używasz takich pieśni i drogowskazów, można powiedzieć. No dokładnie tak. Dokładnie tak dobrze to określiłeś, ponieważ większość tych moich piosenek ma takie przesłanie, które też wypływa z mojej osobowości. Ponieważ mam tłumaczeń zrobionych, no nie wiem, ponad 200 już. I to nie tylko rosyjskie, ale i francuskie są to piosenki, i angielskie, i hiszpańskie nawet. Natomiast nie wszystkie je śpiewam. Śpiewam tylko te, które wiem, że wypływają także jakby ze mnie. Dlatego bardzo lubię twórczość Okudżawy, ponieważ u niego jest i filozofia życia piękna, duża nadzieja przebija w tych pieśniach, a także taka melancholia, taka zaduma nad tym, czy dobrze robimy to, co robimy codziennie w życiu. Czy to jest dobry kierunek, czy jest dobra droga. Zresztą wiele piosenek Okudżawy to piosenki o dokonywaniu pewnych wyborów, dróg życiowych. Dlatego tak lubię jego poezję, ale też wielu rosyjskich twórców żyjących jeszcze, Aleksander Suchanow, Juna Moritz, czy Siergiej Matwiejenko, moi przyjaciele, piszą w podobnym tonie i dlatego lubię te piosenki śpiewać i dzielić się nimi z ludźmi. A takim odkryciem moim ostatnim jest Yuri Lores, którego nazywam sam, ale nie tylko ja, także moi znajomi z Rosji, czy z Białorusi, czy Ukrainy, Okudżawą XXI wieku. I dzisiaj też zaśpiewam jego piosenkę.
Nie odnosisz wrażenia, że jakoś w ostatnich czasach nam się te wszystkie najważniejsze rzeczy wymieszały, że w zasadzie już nie wiadomo, gdzie jest prawda tak do końca? Trochę na pewno. Zresztą ja, będąc też pedagogiem i dziennikarzem i psychologiem również, obserwuję siebie samego, ale też obserwuję ludzi i pojedynczych, i ludzi jako społeczeństwo. I widzę, że to, co niektórzy z nas znali z amerykańskich filmów, takie to zblazowanie, taką pogoń za pieniądzem, za karierą, za sławą, że to już parę lat temu do nas też dotarło i dla ludzi ważniejsze stały się sprawy materialne, sprawy dobrego wyglądu, a nie właśnie mentalność, jakieś umiłowanie sztuki, kultury, dobrego słowa, dobroci jako takiej. Są oczywiście też, tak jak w latach ubiegłych, i ruchy wolontariackie i mnóstwo ludzi pomaga innym. Natomiast często to jest tak niestety, że u nas, na przykład teraz mam taką sytuację u siebie w rodzinie, że mój wnuk mówi: dziadek, załatw mi jakieś tam wpisy, bo za wolontariat się dostaje dodatkowe punkty przy egzaminach, czy przy składaniu świadectw, czy podań do szkoły średniej. No ja mówię, dobra, mogę cię załatwić, ale niestety będziesz musiał przyjść i coś zrobić dla tych ludzi, tak? którym mamy pomagać. No i był zdziwiony, że jak to, no, nie, ale masz znajomości, dziadek, to załatw, i załatwione, nie? Nie bierze pod uwagę, że trzeba coś z siebie dać, że trzeba tam pójść, tylko po prostu, no, konsumpcjonizm pełną gębą, tak? Dziadek załatwi, albo tata załatwi, i wszystko będzie okej. Dlatego te przemiany społeczne u nas też jakby wyciszyły w nas potrzebę właśnie dobroci, podtrzymywania przyjaźni. A już ostatnie lata, no to już totalna degrengolada w stosunkach międzyludzkich, bo wystarczy poczytać sobie dyskusje na Facebooku dotyczące polityki, czy ruchów LGBT, czy tolerancji, czy czegokolwiek właściwie, jakakolwiek dyskusja, gdzieś tam ludzie szukają tylko, żeby komuś przywalić, powalić na glebę i jakby zniszczyć. A czy to w ogóle możemy mówić o dyskusji? Bo to w zasadzie są dwa pojedyncze, monologi, tak, albo 10 pojedyncze monologów. Wypowiedzi, tak, ale niestety już nie szukamy jakiegoś złotego środka czy rozwiązania, tylko patrzymy, kto tu jest słabszy, komu można dowalić, zwyzywać, poniżyć. Zresztą nawet same nagłówki też i wpisów internetowych, tych portali gazetowych czy telewizyjnych. Wszędzie jest albo ten zaorał tego, ten wbił ziemię tego, ten zniszczył tego. No po prostu to jest takie jakby oddziaływanie też na ludzi, żeby potem oni do siebie też takim językiem mówili. Nie szuka się dobrych pierwiastków w nas, tylko nie wiem, stare media bardzo źle działają na ludzi i wpływają, gdzie jest właściwie przemoc, agresja i taka bezpardonowa, ohydna walka. Po prostu nie znoszę tego i coraz trudniej mi z tym się żyje też. Nawet czasami sobie myślę, że chyba przestanę też i śpiewać, bo czasami tak mam takie wrażenie, że nie ma do kogo śpiewać po prostu czasami. Chociaż wiem, że jest taka widownia stała, która przychodzi na te nasze koncerty, która chce tego. Natomiast bardzo źle się dzieje między ludźmi. Ta kondycja psychiczna jest fatalna. Taka nieuważność, ja bym to nazwał, że praktycznie jak mówiłeś o tych nagłówkach, to zazwyczaj się kończy na nagłówkach czytanie tekstu. No dokładnie, tak. Też. Nie szukamy pierwiastków dobra niestety w drugim człowieku, czy w pewnych zjawiskach, które nas dotykają na co dzień. Nie ma żadnej analizy, czy to jest dobre posunięcie władz na przykład, czy tych polityków, czy tamtych polityków, czy to jest dobre zdanie. Tylko ci, którzy są przekonani do tego, że to może coś dobrego dać, są za. Natomiast ci, którzy uważają inaczej, to wszystko potępiają i absolutnie się z tym nie zgadzają. Nie ma żadnej merytorycznej dyskusji.
na przestrzeni historii ludzkości. Uważam, że dialog, rozmowa jest podstawą do tego, żeby coś sensownego osiągnąć. Bez dialogu, bez rozmowy nie będzie żadnego pozytywnego rozwiązania. Będzie się kończyło tylko wymianą obelg i nic więcej. Właśnie wspominałeś troszkę o tym, ale tak uściśle, czy przy tak ostrej ocenie, powiedzmy, obecnej rzeczywistości, czy widzisz sens w ogóle śpiewania takich piosenek? Myślę, że dla tych ludzi, którzy przychodzą, oni też zresztą mają możliwość podzielenia się swoimi obserwacjami czy wrażeniami z takich koncertów i być może zapraszają też, tak nawet jest, innych swoich znajomych czy bliskich. I dla tych ludzi naprawdę chce się śpiewać, bo często po koncertach mamy takie spotkania, rozmowy, jeszcze gdzieś pójdzie się na herbatę, na winko i często się o tym rozmawia i widać, że ci ludzie potrzebują dobrego tekstu, harmonijnej, fajnej muzyki, ponieważ w mediach głównego nurtu, można powiedzieć, Osiecka, Młynarski już przestają istnieć. O Okudżawie nie wspomnę, czy o Koenie. Jeszcze kilka lat temu, jak Koen żył, to można było często słuchać jego piosenek. Natomiast minęły lata od jego śmierci, chyba już, nie wiem, 4 lub 5. I coraz mniej tego Koena też. A to są przecież piękne teksty, piękna muzyka, jakiś tam nastrój, jakieś fajne emocje. Ta piosenka literacka zupełnie została zepchnięta na margines, stała się niszową taką muzyką. A przecież pamiętam z mojej młodości, praktycznie my się wychowywaliśmy na Kabarecie Starszych Panów, na piosenkach Osieckiej, na Okudżawie właśnie, na Brassensie, Brelu. To były piękne piosenki, są do dzisiaj piękne i szkoda tylko, że dziennikarze, którzy w rozgłośniach radiowych szczególnie odpowiadają za dobór repertuaru, jakoś tak tę muzykę odsunęli. Szkoda, bo jeśli młode pokolenie nie jest uwrażliwiane na piękno słowa, na piękno muzyki w odpowiedni sposób, to nie będzie w stanie pewnych rzeczy zrozumieć i zaakceptować i polubić. A na szczęście często tak się dzieje, że młodzi ludzie po koncertach moich przychodzą i pytają: proszę pana, skąd takie teksty, skąd te piosenki, kto to napisał, kto to stworzył? My po prostu coś pięknego, nigdy nie mieliśmy z tym styczności żadnej. No to im mówię, że trzeba na YouTubie poszukać parę nazwisk, im wrzucę, czy kompozytorów, czy autorów tekstów. I potem czasami gdzieś przez Messengera piszą, że dziękują bardzo, że weszli w Stare Dobre Małżeństwo, w Grechutę, czy właśnie w Brela, albo Okudżawę. I to jest budujące. Ale rzeczywiście ostatnio czuję się dość mocno zniechęcony, jeśli chodzi o szukanie sensu tego, co robię. No, ale skoro są jeszcze te koncerty, są miejsca takie jak właśnie Światłownia, gdzie ta muzyka z Krainy Łagodności jest głównym współgospodarzem, można powiedzieć, to jest nadzieja na to, że będzie dla kogo śpiewać jeszcze. Czyli tutaj mówimy w zasadzie o takiej trochę, nie wiem, pauperyzacji umysłów, pauperyzacji potrzeb, coś takiego. No, bo tak czy takie zjawisko, twoim zdaniem, to jest już coś, co zostanie za nami na stałe? Czy w pewnym momencie, nie wiem, odrodzi się potrzeba czegoś więcej? Ja się widzę po festiwalach i po koncertach, że jest jednak potrzeba słuchania tej muzyki i styczności z nią. Natomiast patrząc na pokolenie naszych dzieci, może z dzieci jeszcze nie, ale wnuków, to absolutnie to ich światem jest smartfon po prostu i te obrazki, które są w tym smartfonie zawarte. Obserwowałem bardzo często, siedząc sobie gdzieś na ławce w parku, czy w knajpeczce letniej, jak siedzi sobie młodzież przy stolikach, czy na innych ławkach,
Oni ze sobą nie rozmawiają, oni patrzą w telefon, ewentualnie posyłają sobie nawzajem SMS-y, siedząc obok siebie nawet czasami. To są po prostu jaja. I nasze pokolenie ma piękne wspomnienia z dzieciństwa, ponieważ mieliśmy po prostu szaloną, fajną młodość. Trochę tam kaleczoną przez tamten system w pewnym sensie, ale nie, aż tak bardzo nas to nie dotykało, bo my bawiliśmy się w podchody, wymyśleliśmy sobie sami pewne gry i zabawy i cieszyliśmy się wspólnym spędzaniem czasu na trzepaku, czy gdzieś nawet ja pamiętam jako licealiści już to graliśmy, graliśmy w piłkę, rzucając się kamieniami, państwa, miasta, jakieś w noża się grało w piaskownicy i te trasy podchodów się opracowywało z jakimiś cudnymi zagadkami, zadaniami. Natomiast ta młodzież absolutnie nie ma żadnych odruchów twórczych. Kompletnie po prostu. Dla nich jest ważne, żeby był zasięg Wi-Fi i to jest najważniejsze. I pykają w te gierki na telefonach, nie doszukując się jakiegoś fajnego sensu w życiu. No ale czy to jest wina tych dzieci, tej młodzieży? Nie, to jest nasza wina także. Właśnie. Dlatego u mnie w domu, jak są święta, albo jak jest wizyta na sobotni czy niedzielny obiad, to mówię, sorry, telefony zostają w paszczykach. Koniec. Nie ma po prostu. Dlatego moje wnuki śpiewają z nami kolędy. Nikt nie dyskutuje w ogóle. Ale wiem, jak zaganiani młodzi ludzie teraz, pokolenie 30-40-latków, no nie mają czasu na zajmowanie się dziećmi, bo prace, które mają do wykonania, muszą jeszcze dokończyć w domu gdzieś tam lub kombinować jakieś dodatkowe zajęcia, żeby jakoś tam finansowo lepiej się żyło. Nie mają czasu po prostu na dzieci. Ja mówię w takim globalnym ujęciu, ponieważ no, są tysiące rodziców i rodzin, którzy no, interesują się rozwojem dzieci, zawożą na zajęcia sportowe czy na zajęcia do domów kultury, oczywiście. Natomiast myślę, że też duży błąd polega na naszej na minimum programowym szkolnym, bym powiedział tak, ponieważ uważam, że zajęcia muzyczne i plastyczne powinny być przez cały czas trwania edukacji aż do matury. Od pierwszej klasy absolutnie. Dzieci tańczą fajnie, bawią się w przedszkolu, uczą się piosenek, wierszyków i to jest bardzo twórcze, fajne. Potem jeszcze klasy 1-3, ale od czwartej klasy praktycznie już się to wszystko ucina. Natomiast ja sam też w życiu byłem instruktorem muzyki, instruktorem tańca towarzyskiego i wiem, jak bardzo to jest potrzebne młodym ludziom. Raz, żeby nabyli jakiejś pewności, jakiejś możliwości dokonywania wyborów, a dwa, żeby sami też mogli ocenić tę sztukę, tak? Czy to literatura, czy to poezja, czy muzyka, czy sztuki plastyczne, czy taniec. Bez kontaktu z tym człowiek nie ma kompletnie wrażliwości na jakieś piękno. A to jest też jakby pomaga w rozwijaniu spostrzegania drugiego człowieka, szukania w sobie pewnej wrażliwości, szukania w sobie odruchów dobroci po prostu, takiego pozbycia się egoizmu takiego codziennego. A nam rośnie pokolenie teraz egoistów i ludzi po prostu z pisma obrazkowego. Po prostu. Ale mam nadzieję, że to gdzieś nastąpi jakieś przełamanie. Szczęście, że zlikwidowano gimnazja, ponieważ no, gimnazja to była hodowla po prostu bezmyślnych kompletnie istot, które potem szły na studia i nawet nie wiedziały, co skończyły. Słuchaj, nie będę tego uzasadniał, bo to jest dużo argumentów, by tu trzeba użyć, ale uważam, że dobrze się stało, że nie ma już gimnazjum, że znowu jest 1-8 i potem licea. Żeby te dzieciaki
mogły pójść w jakimś konkretnym kierunku, to muszą mieć wzorce. Czy można mówić o czymś takim jak środowisko wokół Krainy Łagodności? Czy istnieje coś takiego? Istnieje, istnieje na pewno, ponieważ zobacz sam po swoim klubie, jak wiele przecież imprez tutaj się odbywa i jak wielu artystów, którzy na co dzień mają stawki takie, że nie wszystkie domy kultury dofinansowywane przez miasta na to stać. A jednak do ciebie przyjeżdżają. Przecież jest klub we Wrocławiu, który prowadzi Leszek Kopeć, tak? Są pieśniarze też we Wrocławiu. Jest wiele takich miejsc, gdzie nikt nie patrzy na wysokość honorariów, tylko chce po prostu podtrzymywać jakby tradycję tego miejsca i taki mir. I przyjeżdżają i chętnie grają. Tak samo jest też i wiele festiwali piosenki, tak jak na przykład Wołodia pod Szczelińcem, który robi Janusz Kasprowicz z piosenkami Wysockiego, gdzie Garncarska Wioska, Krzysiu Margol z Basią robią festiwale Okudżawy od kilkunastu lat, gdzie przyjeżdża 1000 ludzi z całej Polski, nie tylko zresztą z Polski, ale z innych krajów europejskich, specjalnie na ten festiwal. A więc ten ruch takich szaleńców i zapaleńców, to jest coś, co jest po prostu nie do ocenienia. Pełna zgoda. Naprawdę. Ale ty mówisz o środowisku twórców, muzyków, wykonawców. Ale też i ludzi, którzy prowadzą lub organizują. Tak, bo tak. To jest ważne. Nie? A kwestia odbiorców, widzów. Czy istnieje takie środowisko, które stoi murem za tego typu twórczością? Tak, absolutnie. Jest mnóstwo takich ludzi, całe szczęście jeszcze. Teraz od kilku lat taki fajny ruch się stworzył tych takich śpiewanek turystycznych, czy śpiewanek w ogóle jako takich, gdzie są to spotkania towarzyskie, na które przychodzą ludzie w bardzo różnym wieku, z bardzo różnych środowisk, po to, żeby śpiewać stare studenckie piosenki, ale nie tylko, bo to śpiewane są i piosenki wojskowe, jeśli jest to i patriotyczne, jeśli jest to w listopadzie na przykład, ale też i kolędy. Teraz mamy w Toruniu w przyszłym tygodniu śpiewanki takie świąteczne. Kilku gitarzystów, jakiś skrzypek się znajdzie czasem, jakiś basista przyjdzie, ktoś z akordeonem, ktoś z jakąś bałałajką. Po prostu siedzimy, śpiewamy, nie gadamy o polityce, o niczym, co nas mogłoby dzielić, tylko po prostu śpiewamy, czasami nawet tańczymy, ponieważ czujemy się dobrze w tym klimacie tej piosenki. Więc myślę, że ten ruch też ma bardzo ważne znaczenie, bo widzę, że się rozprzestrzenia. Miesiąc temu odbyło się na przykład pierwsze śpiewanki we Wrocławku, a w tym miesiącu, za tydzień, są już kolejne. Także i doszedł na mapie naszego regionu też Wrocławek ze swoimi śpiewankami. Wiesz, tylko mi brakuje tutaj jakby punktu połączenia pomiędzy właśnie odbiorcami, widownią, a organizatorami i wykonawcami. Taki przykład. Topos. Klub z Sopotu. Prowadziła go Ada. I dwa lata temu bodajże to wszystko padło. Ona była strasznie rozżalona, że praktycznie wielu odbiorców nie rozumiało jakby tego prostego faktu, że jeżeli wnoszą na przykład swoje picie do lokalu, to jednocześnie pozbawiają organizatora możliwości działania. No tak. Jeżeli powiedzmy przemykają obok osoby tam kontrolującej bilety, to robią to samo. No dokładnie, że to jest po prostu, taka uczciwość. Że podcinają gałąź, na której wszyscy siedzimy, nie? Że praktycznie działają jakby wbrew tym organizatorom, a jednocześnie wykonawcą. No tak, ale to już ja mam swoją filozofię, że trzeba o tym mówić. I trzeba może nie tyle co potępiać, natomiast spróbować do tych ludzi dotrzeć.
Wiem, że to trudno jest. Śpiewanki, to... okej, okay, bardzo fajna sprawa. Z tym, że na tym jeszcze żaden klub się nie utrzymał. Nie? To nie chodzi o to, ale chodzi o to, że tworzy się coraz większy krąg osób, które chcą w tym uczestniczyć. Tak. I potem też uczestniczą w koncertach tego typu muzyki. I tylko ja mówię tutaj o tym, wiesz, elemencie połączenia. Tak, nie? Tak, ja rozumiem. Ale widzisz, u nas jest, pokutuje jeszcze w tych naszych pokoleniach takie stare cwaniactwo, które z czasów PRL-u jeszcze zostało, bo wtedy no cały naród kombinował, tak, kto był kierowcą, musiał na paliwie stuknąć firmę, w której pracował. Tak, kto pracował w cementowni, załatwiał cement. I potem wszyscy oczywiście potem przywódcy chwalili się, nie, ja to specjalnie osłabiam komunę, nie? Tak. Ale po prostu osłabiał firmę, w której pracował i potem na której to firmy mogło nie być stać na to, żeby utrzymać jego jako pracownika, tak, bo skoro wiesz, tu wynosili cement, tutaj ja sam pamiętam, jak chodziliśmy w Toruniu, w Forcie Piątym był Torwin, takie wiesz, piwnice win importowanych, gdzie pracownicy wyrzucali dziesiątki butelek dziennie przez płot i potem po pracy szukali tych butelek z powrotem, żeby wziąć je do domu. Ale to wiesz, no to były takie czasy i coś takiego dziwnego w tym takim kombinatorstwie w Polakach jest. Nie wiem, jak te młodsze pokolenia teraz, bo ci ludzie się chyba tam już w innych jakby warunkach wychowywali i wychowują. Ale jednak coś takiego jest, że nie zapłacę, może wejdę tam, może mi się uda i tak dalej. No nie jest to fajne rzeczywiście. I myślę, że powinniśmy przede wszystkim, myślę, że przydałaby się jakaś taka środowiskowa dyskusja właścicieli takich miejsc i też i wykonawców, żeby po prostu jednym głosem zacząć mówić o tym, żeby to ratować, bo naprawdę, jeśli na przykład nasze pokolenie czy pokolenie naszych dzieci za chwilę tak może być, zupełnie na przykład zapomni o Koenie, o Wysockim, o Kudżawie, no to bieda, bo popatrz, jakie teraz piosenki są tworzone. Przecież praktycznie tekściarzy w tym kraju, dobrych tekściarzy, można policzyć na palcach dwóch rąk może. A chłam taki zabija sporo, po prostu. Jest sporo, bo tak jak słucham ludzi, którzy występują w Światłowni. Tak, ale to są ludzie, którzy są w drugim obiegu jakby, tak? W dziesiątym obiegu. To nie są ludzie, którzy powiedzmy, które to nie trafia zupełnie do szerszego ogółu, wiesz. Mm-hmm. Zobacz na poetów. Mam mnóstwo znajomych poetów, nie tylko w Polsce, ale też i w Holandii, Belgii, we Francji. Polonijni poeci, którzy tworzą piękne wiersze. Natomiast u nas to jeszcze jakoś tam można spróbować wydać taki tomik. Ale wydać tomik na zachodzie poezji, no właściwie robią to wszyscy prywatnie. Ale taki autor wyda 150 książek, może 200, z czego 50 rozda najbliższym i przyjaciółom. No i co? I gdzieś tam uda mu się gdzieś wcisnąć komuś taki tomik i no, on trafi do kogoś. Ale jest to tak wąski krąg odbiorców, że praktycznie ten poeta nadal nie istnieje w świadomości takiej społecznej. I teraz, żeby naprawdę zabłysnąć z jakąś fajną poezją, czy z piosenką poetycką, to nie wiem, to jakieś cuda się zdarzają. Po prostu, że człowiek gdzieś trafi na jakiś fajny moment, albo że ktoś go zauważy, albo gdzieś zacznie zapraszać i trochę popromuje tych ludzi. No to się niektórym udaje, ale no jesteśmy absolutnie, że tak powiem, w takim zwanym podziemiu artystycznym. Na to tak wygląda. Zresztą zobaczmy, co się dzieje w telewizji na przykład państwowej, jaka sieczka muzyczna, disco-polowa nas po prostu dobija wręcz po prostu. Ja nawet nie wyłączam telewizora już, bo po prostu boję się, że znowu zobaczę Zenka i jego przyjaciół. No to jest tragedia absolutna. I duża wina w kształtowaniu, jakby, czy w braku kształtowania pozytywnych wzorców takich kulturowych
leży po stronie mediów, niestety. Trójka zeszła tak na psy już od 15 lat co najmniej, bo jak zaczął dominować rap i wygrywać z piosenką poetycką czy aktorską, no to no przepraszam bardzo. No. I tak odchodzą ci pasjonaci, którzy robili te swoje jakieś autorskie programy w jedynce czy w trójce, czy jeszcze w RMF-ie kiedyś na początku, czy w Zetce. Niestety to, co się dzieje w muzyce i w literaturze muzycznej w tym kraju, to jest po prostu duży dramat dosyć, moim zdaniem. Ale ja bym tutaj nie ograniczał winy, w cudzysłowie oczywiście, tylko do mediów, bo no nie, to jest ten prosty mechanizm. Jeżeli, wiesz, jeżeli widzowie nie wykupią na przykład biletów, czy w jakikolwiek inny sposób nie współtworzą miejsca występów, to to miejsce nie będzie miało no tak, pieniędzy na to, żeby zapłacić artyście. Ale tu wracamy. Artysta nie zarobi. Skoro artysta nie zarobi, to idzie na taksówkę. Znajdzie po prostu no inną pracę. I w ten sposób... No... Ale tu wracamy do punktu wyjścia, o którym już mówiliśmy. Edukacja artystyczna. Edukacja artystyczna to jest podstawa. Bez uwrażliwienia młodych ludzi na piękno kolorów w sztukach plastycznych, na piękno teatru, na piękno muzyki, literatury. Bez tego niestety nie ma... To jest walka z wiatrakami. Bo młodzi ludzie, którzy tym nie nasiągną od dziecka, rzadko się zdarza, że potem młodzi ludzie wybrali to, co my słuchaliśmy. Ale ci młodzi ludzie muszą mieć przykład, tak? No ale przykład, no przecież mówię, no szkoła też powinna kształtować to. Jeśli... Przykład, miejsce po prostu, do którego przychodzą i słuchają. No to też, oczywiście. No. To chwała Tobie, że robisz to, co robisz właśnie też. I wielu ludziom innym, którzy to robią. Wiesz, ja tak dążę do tego, czy takim sposobem jakby wyjścia z tego impasu nie jest zrozumienie tych prostych współzależności po prostu. No tak, z tym, że widzisz, tutaj też kłania się polityka kulturalna, nie tylko ta centralna, ale też ta samorządowa. My tutaj akurat w naszym województwie uważam, że jesteśmy w bardzo dobrym położeniu, że pan marszałek Piotr Sobecki sam śpiewa i gra na gitarze, bo nieraz zdarzało nam się przy ognisku posiedzieć i pośpiewać stachurę. Ale on rozumie potrzeby kulturalne mieszkańców i naprawdę wiele działań wspiera. Sam mam do czynienia z tym, ponieważ wiele imprez prowadzę jako konferencjer, które są organizowane przez Urząd Marszałkowski, ale też wspiera tam moje przedsięwzięcia, które ja robię, czyli anielskie spotkania w Toruniu, czyli festiwal dla wolontariuszy i Herbata Ubułata, czyli spotkania bardów międzynarodowe. Ale wiem, że wspiera też inne działania fundacji, stowarzyszeń, które kulturą się zajmują. Gorzej pewnie jest to w tych mniejszych miejscowościach, gdzie burmistrzowie czy wójtowie no mają inny zupełnie budżet, tak? I wiadomo, że ta kultura gdzieś tam zawsze będzie w ogonie. Albo tak, jeśli mają chodzi... inne pryncypia, na przykład bardziej lubią sport. Nie? No, no to zależy, co kto potrzebuje do wygrania wyborów. Nie? Natomiast myślę, że pieniądze na kulturę powinny iść zdecydowanie większe, 10 razy większe, ponieważ wielu historyków, wielu polityków, których dzisiaj cytujemy, mówili o tym, że naród bez kultury przestaje być pewnym się narodem. To mówił Churchill, to mówił Piłsudski, to mówili inni wodzowie, którzy rozumieli to wszystko. Wystarczy popatrzeć, jak ważne na przykład były w tragicznych czasach ludzkości pewne wydarzenia kulturalne. Zobacz na wojnę w Wietnamie, tak? Elvis Presley jeździł, aktorki, aktorzy, piosenkarze, zespoły latali specjalnie na koncerty do żołnierzy, do Wietnamu, żeby ich po prostu podtrzymać na duchu. Nie wódka, nie wykwintne jedzenie. Piosenka, teatr, wspólne śpiewanie,
A popatrz na nasze polskie partyzanckie piosenki. No właśnie. Przecież właśnie. To są Zakazane proste, piosenki. Ale piękne piosenki. Albo film Zakazane piosenki. Jak ważna... Albo w stanie wojennym też przecież. No oczywiście. Jak ważne to jest, okazuje się w takich trudnych sytuacjach kryzysowych, jak to jest ważne dla ludzi po prostu. Oby nas nie dosięgnąć. Czy musimy dojść do ekstremum, tak, żeby docenić kulturę? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Trochę gorzkie są nasze dzisiaj tutaj wypowiedzi. Natomiast trzeba mieć nadzieję. No, ludzie z naszego środowiska piszą wiele piosenek o nadziei, ale też piszą o beznadziei. To też nie jest dobre. Dlatego ja staram się, żeby wydźwięk moich piosenek miał ten pozytyw w sobie, tą taką, takie ukierunkowanie na nadzieję, na to, że to dobro gdzieś tam zasiane wraca potem. Miłość i przyjaźń, to są moje, że tak powiem, główne idee. Jak się napije, to i rock and roll też. No i to jest taki bardziej optymistyczny moment, bo już właśnie szukałem w myślach jakiejś optymistycznej bardziej puenty, bo tak faktycznie dołowaliśmy trochę przez... No tak, tak. Nie, przede wszystkim... Ale myślę, że to są sprawy ważne, o których trzeba tak, mówić. Z tym, że wiesz co, Grzesiu, powiem ci tak. Ja się nauczyłem mimo wielu takich nauczek życiowych, niemiłych ze strony niektórych moich tam znajomych, czy w ogóle ludzi. Nauczyłem się mieć w sobie dużą radość, optymizm i tym też zarażam, że tak powiem, ludzi, których spotykam na swoich drogach. Czy to są znajomi, czy to są ludzie na koncertach. Wierzę po prostu w to, że te pierwiastki dobra w nas no, nie zostaną do końca, że tak powiem, uśpione. Myślę, podobne podejście, tak zazwyczaj nie widzę problemu. No to tak. Ale to wiesz, my zaraz pójdziemy sobie zapalić, wypijemy lampkę wina. Wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję i bardzo. Życzę powodzenia podczas koncertu. Jakby co, jakbyś się pogubił, to tam wołaj, to przyjdę, pomogę. Dobrze. No ja tobie życzę wytrwałości i zdrowia przede wszystkim dobrego, ale wytrwałości w tym, co robisz, bo to można powiedzieć, to jest duże, wielkie dzieło, naprawdę. Wiem, jak to trudno jest, bo sam jestem organizatorem wielu przedsięwzięć, ale no, jesteś herosem, można powiedzieć. I twój to ulubiony pies Lucek cię tutaj wspiera pięknie. Jesteśmy herosami, skoro działamy na niwie Krainy Łagodności. Tak, tak. I róbmy to dalej. Dzięki wielkie. No, dzięki. I co, można? Nowe nagranie 17.04. Czas trwania. Kształt fali. 30. Czas trwania. 37 minut. 59 sekund. 37 minut. Kurde. Kształt fali. Bieżąca pozycja. Szybko do tyłu. Odtwórz. Szybko do przodu. Wstrzymaj. Przycisk.